Kolejny weekend i kolejne przypadki utonięć. Wakacyjna statystyka jest tragiczna w naszym województwie. Tylko w ciągu 3 dni utonęły 3 osoby. Do 2 zdarzeń doszło nad zalewem Nakło-Chechło oraz w Chorzowie. Paweł Jędrusik. 2 osoby utonęły w nocy z soboty na niedzielę w stawie Amelung w Chorzowie. Zgłoszenie o topielcach służby otrzymały około godziny 2 w nocy. Wstępne ustalenia wskazują, że są to obywatele Indii. Trójka z tych mężczyzn postanowiła spożywać alkohol nad brzegiem stawu. W pewnym momencie jeden z nich zdecydował się wykąpać w stawie. Gdy zaczął tonąć, pozostała dwójka ruszyła mu na ratunek. Szczęśliwie do brzegu dotarł tylko jeden z mężczyzn. Akcja ratownicza trwała do 4 nad ranem. Służby wyłowiły zwłoki 2 mężczyzn. Okoliczności tej tragedii wyjaśnia prokuratura. Do dramatu doszło też w piątek nad zalewem Nakło-Chechło. 67-letnia kobieta podczas kąpieli w zbiorniku nagle zniknęła pod wodą. Te pierwsze czynności ratownicze podjęli ratownicy z Tarnogórskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, a do nich dołączyli strażacy oraz płetwonurkowie. Akcja ta poszukiwawcza i ratownicza trwała przez niespełna 4 godziny, bo przed godziną 18 płetwonurkowie namierzyli i wyłowili ciało poszukiwanej 67-latki z Rudy Śląskiej na brzeg. Na ratunek było już jednak za późno. Przybyły na miejsce lekarz, stwierdził zgon kobiety.